Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i zapraszam Was na przedstawienie październikowych premier. Until Dawn jest odświeżoną i wzbogaconą o nową zawartość wersją przygodowej gry akcji z 2015 roku w konwencji filmowego horroru, która nosiła ten sam tytuł. Gra opowiada historię znaną z pierwowzoru, która została rozbudowana o nowe wątki. Głównymi bohaterami są nastolatkowie, którzy postanawiają wyjechać w góry i spędzić noc bez kontaktu ze światem. Protagoniści mają nadzieję, że w ten sposób uda im się rozprawić z traumą, spowodowaną tajemniczym zaginięciem ich przyjaciół. Sprawy szybko wymykają się spod kontroli, gdyż okazuje się, że nie są oni sami na Blackwood Mountain, a pobyt w tym miejscu zmienia się dla nich w walkę o przetrwanie. To, jak potoczą się dalsze losy 9 grywalnych postaci, a także to, komu lub wręcz czy komukolwiek uda się przetrwać noc, zależy od naszych poczynań i dokonywanych przez nas wyborów. Remake kultowego survival horroru od firmy Konami, opracowany przez polskie studio Bluebird Team. Na tle pierwowzoru Silent Hill 2 wyróżnia się głównie za sprawą nowej oprawy graficznej, gruntownie przebudowanego systemu walki, a także m.in. odświeżonego wyglądu postaci. Głównym bohaterem gry jest James. Po 3 latach od śmierci swojej żony Mary, protagonista otrzymał od niej list, w którym ukochana zaprasza go do specjalnego miejsca w Silent Hill. Po dotarciu do Cichego Wzgórza, protagonista rozpoczyna morderczą przeprawę, podczas której przyjdzie mu nie tylko stawić czoła swoim własnym demonom, lecz również poznać innych nieszczęśników, którzy z różnych powodów trafili do tego miasteczka. I'm alone there now, in our special place. Just put the gun to their head. You can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, team. Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? This place is different from what I remember. I don't think she's here anymore. This whole town might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. How do you know about Mary? You see it too? For me, it's always like this. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Przygotowany z myślą o konsolach 8th generacji zestaw 2 odświeżonych części cyklu LEGO Harry Potter. Obie produkcje zostały odświeżone pod względem graficznym, otrzymując m.in. lepszy system oświetlenia i nowe efekty specjalne. Ponadto w pakiecie pojawiły się 2 dodatki. Pierwsze rozszerzenie fabularne do Diablo 4. Dodatek kontynuuje historię z podstawowej wersji gry, wprowadzając nowy obszar i klasę postaci.
Oferuje ono nowe sposoby rozgrywki, które zapewnia przede wszystkim niedostępna wcześniej klasa postaci – spirytysta. Jest to swoisty szaman, który potrafi korzystać z mocy czterech bóstw z dżungli pod postacią jaguara, goryla, orła i skolopendry. Pojawiła się też możliwość przeżywania przygód w towarzystwie najemników kontrolowanych przez sztuczną inteligencję. Gracze bawiący się w kooperacji mogą zaś zmierzyć się ze specjalnymi wyzwaniami w Mrocznej Cytadeli. Nie jest on jednak samodzielnym dodatkiem, co oznacza, że aby go uruchomić, należy posiadać podstawową wersję gry Diablo 4. And I blame you. Neva to przygodowa platformówka. Opowiada o kobiecie, która wspólnie z wilczym szczenięciem przemierza niszczoną przez siły ciemności magiczną krainę. Podczas wyprawy kluczową rolę odgrywa współpraca między bohaterką a jej towarzyszem. Gra zabiera nas w podróż do mrocznego świata fantasy, który stał się areną konfliktu dla dwóch zwaśnionych frakcji. Stawka jest wysoka, gdyż gra toczy się o przejęcie kontroli nad mocą martwego imperium, a co za tym idzie, nad duchami rządzącymi naturą. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która początkowo nie znaczy absolutnie nic. Niemniej w miarę postępów jej poczynania zaczynają mieć coraz większy wpływ na przebieg konfliktu, rzutując na losy całej krainy. To, jak potoczy się jej historia, zależy w dużej mierze od dokonywanych przez nas wyborów. Nicodelico to opowieść o młodym bohaterze, który wraz ze swoją towarzyszką Luną wyrusza w niebezpieczną misję. Ich celem jest odzyskanie starożytnego artefaktu skradzionego przez zło wrogiego Grimbalda,
przedstawiciela złowieszczej korporacji. Grimbald pragnie wykorzystać magiczną moc artefaktu do zdominowania tajemniczej wyspy, na której żyją różnorodne, unikalne plemiona. Nico, Derico i Luna muszą połączyć siły ze swoimi zwierzęcymi przyjaciółmi, aby pokonać armię i przywrócić porządek na wyspie. Przygodowa gra Point and Click oparta na twórczości pisarza. Wcielając się w Lupina, zwiedzamy lokacje pełne przeróżnych zagadek, które rozwiązujemy w przebraniu, aby przechytrzyć stróżów prawa. Z kolei grając jako Guillemard, prowadzimy śledztwa. Podczas nich szukamy dowodów w miejscach przestępstw, przesłuchujemy świadków oraz podejrzanych i tworzymy linie czasowe, umieszczając wszystkie poszlaki na tablicy znanej z detektywistycznych opowiadań. Wszystko po to, by dopaść Lupina. What are we going to do? I am Inspector Ganimard. He's not getting away this time. We've narrowed it down to two suspects. Lupin. Historia opowiedziana w grze Smurfy, Smurfne Marzenia, koncentruje się na nowym planie złowrogiego Gargamela. Chcąc w końcu złapać Smurfy, ich arcywróg rzucił klątwę na krzaki Sarsaparilli, przez którą po zjedzeniu ich pysznych liści ofiary zapadły w głęboki sen. W trakcie rozgrywki wcielamy się w jednego ze Smurfów, a naszym zadaniem jest obudzenie wszystkich pozostałych, nim Gargamelowi uda się dotrzeć do wioski. Smurf fast. Smurf high. And Smurf with style. Smash. Blast. Shine your way through and take the Smurfs back to reality. As a fireman, wrestler, statue, or... Fruit salad? Smurf solo, or in local co-op, and free them all. Dive. Deep. Into the Smurf. W takim razie do zobaczenia w listopadzie. Cześć!